Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w domach dziecka nie zapewniły wychowankom wystarczającego wsparcia. Działania podejmowane w placówkach skupiały się głównie na zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych. Co więcej, z ustaleń kontrolerów NIK wynika, że w większości domów dziecka dochodziło do poważnych nieprawidłowości. Przekraczane były limity liczbowe przyjmowanych wychowanków, niedotrzymywane były progi wiekowe, umieszczano w NIK jednomiesięczne, a nawet tygodniowe dzieci. Brakowało wychowawców, w nieprzygotowanych do tego placówkach umieszczano dzieci niepełnosprawne. W trzech domach dziecka dochodziło do niedopuszczalnych i nagannych zachowań pracowników. Chodzi o działania przemocowe oraz psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi. W 10 domach dziecka nie weryfikowano danych pracowników w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. W związku z ustaleniami kontrolerów NIK skierowała do ministra rodziny i polityki społecznej wnioski m.in. o podjęcie działań wspierających zwiększenie liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do kierowników takich placówek skierowano wnioski m.in. o zagwarantowanie dzieciom prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.